Witam wszystkich, z tej strony Trupiciel. A dzisiaj pogadamy o dwóch nowych zestawieniach Gali Fan24. Takich właśnie informacji jak dziś życzę sobie jak najczęściej. Cieszy mnie ciągły rozwój Federacji Fan, ale wiadomo, że rozwój to przede wszystkim nowi zawodnicy i mocne zestawienia. Fan obiecał, że karta walk na warszawską galę będzie bardzo elektryzująca. No i jest. Nie spodziewałem się, że aż tak bardzo Federacja Fan nas zaskoczy i naprawdę wielkie brawa za to. Jako że kobiety mają pierwszeństwo, no to też zaczynamy od pojedynku Kamili Porczyk. Jej rywalką będzie o 13 lat młodsza Anita Bekus, można powiedzieć wschodząca gwiazda żeńskiego MMA. Prywatnie dziewczyna, czy nawet narzeczona Marcina Wrzoska, byłego mistrza federacji KSW. Będzie to starcie dwóch zawodniczek, które wywodzą się z fitnessu. Ich głównym atutem jest siła. Jest to dobre zestawienie tak naprawdę dla obu pań. Anita może pokonać bardziej doświadczoną zawodniczkę i nie ma co ukrywać, bardziej znaną i medialną. A znów Kamila może udowodnić, że wiek to tylko cyfra i może dać takiego pstryczka w nos wszystkim jej hejterom. Dla obu pań będzie to najmocniejsza walka w ich karierze. Jest to dobrze skomponowane zestawienie. Tylko nie rozumiem hejtu na Kamilę, nie wiem czym jest spowodowany, o co chodzi, czy o jej wiek, czy o co. No, ona nie jest sprzedawczynią z Żabki czy bibliotekarką, tylko sportowcem. Kamila jest sportowcem z krwi i kości. Może część ludzi ma jakieś ale do jej debiutu w KSW, może walka dla niektórych nie była ciekawa, ale musimy pamiętać, że to była jej druga walka, też dopiero co zaczynała przygodę z MMA, ale jeśli ktoś źle się pokazał, no to Ukrainka, która chyba pomyliła walkę w klatce z walką z Kisielem. I sam nie wiem, skąd posiada taki rekord, bo po tym, co pokazała na gali KSW 46, to nie powinna wygrać ani jednej walki z takim wachlarzem umiejętności. Angaż Kamili jest dobrym ruchem marketingowym, ale też sportowym. Jeśli rozpoczynać MMA kobiet, to właśnie od takiego mocnego starcia. Ale też nie jest to głupi ruch, gala jest w Warszawie. Kamila pochodzi z okolic Radomia, a debiutowała na gali KSW 26, właśnie na gali w Warszawie. Więc super, tylko pogratulować takiej pomysłowości. Ja tutaj chętnie ten pojedynek zobaczę i dla mnie nie jest to żaden freak, tylko naprawdę ciekawa walka dwóch zawodniczek wywodzących się z fitnessu. I takiego pojedynku jeszcze nie widzieliśmy. Siła versus siła w żeńskim MMA. No i zestawienie, o którym gdzieś tam też słyszeliśmy, czyli walka Grzegorza Cieplińskiego z Szymonem Bajorem. Szymon wraca do MMA po rocznej przerwie, po porażce z Aleksandrem Emelianenko i wkracza do Fen jako były zawodnik legendarnego Pride, czyli dzisiejszego Rising. Szymon jest drugim Polakiem, który miał okazję powalczyć dla japońskiego giganta, bo pierwszym był Paweł Nastula. Szymon to nie tylko były zawodnik Federacji Rising, ale również były mistrz PLMMA oraz były zawodnik Federacji KSW, dla której stoczył 3 walki, z czego 2 wygrał i 1 przegrał. Bardzo dziwne, że już nie pojawił się w KSW. Słyszeliśmy, tak, pojawi się, to jest sprawa otwarta, no a na gadaniu się skończyło. Szkoda całej tej dywizji ciężkiej, która się rozpadła. KSW nie kontynuowało budowania drabinek. Ci zawodnicy, którzy chcieli walczyć dla KSW, federacja ich nie werbowała. Ci, którzy nie chcieli walczyć, to właśnie KSW na nich czekało. Mnie najbardziej w KSW podobała się kategoria ciężka, ta ilość walk, możliwość różnych zestawień mnie elektryzowała, fajnie było o tym pogadać, pojarać się różnymi zestawieniami. Oglądaliśmy najlepszych polskich ciężkich, którzy dążyli do walki o pas i było naprawdę z czego wybierać. A teraz KSW musi ściągać Narkuna, bo nie ma kto walczyć o pas. No szkoda. Ale nic tutaj więcej nie mogę zrobić, możemy tylko powspominać dawne czasy, złotą erę wagi ciężkiej KSW, bo dziś już niewiele z niej zostało. Na szczęście w Polsce mamy inne federacje, jeśli KSW nie chce zawodników, to są w Polsce jeszcze federacje, które potrafią docenić zawodnika i mam nadzieję, że Szymon tutaj zagości w Fenie na troszeczkę dłużej. Fen organizuje galę często, nie trzeba czekać 12 miesięcy na kolejny występ i o to chodzi, najgorsze co może spotkać zawodnika to brak startów. Dla Cieplińskiego, który jest po 2 fajnych wygranych, walka z Bajorem będzie życiowym testem. Z tak mocnym zawodnikiem się jeszcze nie bił. Grzegorz jest bardzo twardym zawodnikiem, z mocnym ciosem, z twardą głową, z dosyć dużym doświadczeniem jak na 26-latka.
Dwie ostatnie walki pokazały, że naprawdę trzeba się z nim liczyć. Szczególnie zaskoczył mnie wygraną z Łukaszem Brzeskim, ale z Sianosem też pokazał się bardzo dobrze. Dla Szymona również jest to dobre zestawienie, wraca po porażce, wraca ponownie do Polski. Ostatni raz walczył w Polsce właśnie na gali KSW 34, gdzie pokonał Jędrzeja Maćkowiaka. Szymon w swojej karierze stoczył 25 walk, 17 wygrał, z czego aż 14 razy kończył rywali przed czasem, 8 razy przegrał, a walczył z takimi zawodnikami jak Marcin Tybura, niezwykle twardy, Artur Głuchowski, Denis Goltsow, Michał Włodarek, Jędrzej Maćkowiak czy Aleksander Emelianenko. Ja widzę w Szymonie wielki potencjał i cieszy mnie, że Federacja FN daje mu możliwość pokazania się. Jestem przekonany, że w tym pojedynku zobaczymy najlepszą wersję Szymona Bajora. Ciepliński będzie takim samym testem dla Szymona, jak Głuchowski był dla Kity. Jest to bardzo podobna sytuacja, Grzegorz też nie ma nic do stracenia, a wiele do wygrania. Szymon był w KSW, Szymon był mistrzem PL MMA, jest zawodnikiem, który osiągnął naprawdę bardzo dużo. Wygrywając z nim, Grzegorz mocno zaznaczyłby się nie tylko w organizacji FEN, ale też w polskim rankingu. Liczę na dobrą walkę tych panów, ale mam nadzieję, że FEN nie zatrzyma się i dalej będzie rozwijał kategorię ciężką, która wygląda coraz lepiej, ale nie ukrywajmy, fani najbardziej kochają kategorię ciężką i fajnie, że coraz więcej tych pojedynków przybywa, a oczywiście mam nadzieję i liczę, że doczekamy się rewanżowej walki Grabowskiego z Kitą. Karta gali KSW 24 naprawdę robi wrażenie, czekam z niecierpliwością na każdy pojedynek. Jeśli macie blisko, to wybierzcie się na tą galę, a jeśli nie, to bądźcie przed telewizorami 16 marca, bo ponownie zobaczymy kawał dobrego MMA. A jak wam się podobają te dwa zestawienia, dzięki za wysłuchanie, a ja zachęcam was do łapkowania, komentowania oraz subskrybowania kanału Catch of MMA. Pozdrawiam was, Tropiciel, trzymajcie się! Czy ty subskrybujesz kanał Cage of MMA? Jeśli nie, to na co czekasz? Dołącz do rodziny najbardziej hardkorowych fanów MMA i razem z nami twórz historię.